Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Daniel z Krakowa. Dzisiaj mamy dzień 17 maja. Pobudka na dziś zapisana jest w Trenach, rozdziale 4, wersecie 2. Szlachetni synowie Syjonu, cenni jak szczere złoto, oto poczytani są za dzbany gliniane, toczone ręką garncarza. Lekcja na dzień dzisiejszy zatytułowana jest Nietrwały ubiór. Jak zauważyliśmy wcześniej, Izajasz ostrzegał przed nadchodzącym sądem, ale wśród kolejnych ostrzeżeń przekazywał także zachęcające Boże obietnice. Po wyjaśnieniu, iż Pan zniszczy ziemię, prorok zwrócił się do tych w Izraelu, którzy swej szczerości oczekiwali spełnienia wszystkich obietnic, ale zapomnieli, że Jahwe niejednokrotnie wiódł swój lud w trudnych czasach. Przeczytaj Izajasza 51 rozdział, 6 do 8 wersetu. Jakie przesłanie skierował Pan do swego ludu? Na jakie przeciwieństwa zwrócił uwagę? Jaką przekazał nadzieję? Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się leżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatę pożre ich mur i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Kto z nas nie przekonał się jeszcze, jak szybko można zniszczyć albo zużyć ubrania? Nie trzeba wiele, by zniszczyć nawet najdroższy, najpiękniejszy strój. Jest to stosowna ilustracja tego świata i ludzkości. Jakże szybko przemija nasze życie. Jak uporównuje naszą egzystencję do pary. Dwudziestowieczny walijski poeta Dylan Thomas radził swojemu ojcu, by nie odchodził łagodnie w dobrą noc, ale miotał się wściekle przeciwko zanikającemu światłu. Możemy się miotać ile chcemy, ale prędzej czy później zużyjemy się jak szata. A mimo to spójrz, o czym jeszcze mówi tutaj Izajasz, o Bożym zbawieniu, Bożej sprawiedliwości, szacie sprawiedliwości Chrystusa, która jedynie daje zbawienie i to wieczne zbawienie. Pan wskazuje nam wyłącznie dwie możliwości, wobec których stoją ludzie. Unicestwienie i wieczna śmierć, albo życie wieczne na nowej ziemi, która nie rozpadnie się jak szata, ale będzie istnieć na zawsze. Od Adama i Ewy w Edenie po dzień powtórnego przyjścia Jezusa wszyscy ludzie stoją wobec takiego wyboru. Te dwie możliwości wzajemnie się wykluczają, a jakiego wyboru dokonamy zależy wyłącznie od nas. Przeczytaj Izajasza 51 rozdział, 7 werset. Słowa skierowane do tych, którzy wiedzą, co jest dobre i mają prawo Boże wpisane w serca. Co słowa te powinny oznaczać dla nas? Jak wpisanie prawa Pańskiego w serce pomaga nam rozumieć, co jest dobre? Czy poznanie tego, co jest dobre, wystarczy samo w sobie, by skłonić nas do czynienia dobra? A może potrzeba czegoś więcej? Jeśli tak, to czego? Jeszcze przeczytam. Księga Izajasza, rozdział 51, werset 7. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się leżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Dziękuję.